Etyka charakteru zakłada, że istnieją podstawowe zasady skutecznego działania i tylko ci osiągną prawdziwy sukces i trwałe szczęście, którzy je poznają i na ich podstawie zbudują swój charakter. Jednak, krótko po I wojnie światowej, zasadniczy pogląd na sukces przesunął się od etyki charakteru w kierunku czegoś, co można nazwać etyką osobowości. Sukces stał się bardziej funkcją osobowości, prezentowanego na zewnątrz wizerunku, postawy i zachowania, umiejętności i technik, które naoliwiają stosunki międzyludzkie. Prace w tej dziedzinie poszły w dwóch podstawowych kierunkach. Pierwszy to techniki oddziaływania w związkach i w grupach, public relations. Drugi pozytywna postawa lub pozytywne myślenie, PMA, positive mental attitude. Wyrazem tej filozofii były inspirujące i czasami wartościowe maksymy, jak choćby uśmiech zjednuje więcej przyjaciół niż nachmurzona twarz czy cokolwiek ludzki umysł stworzy i w cokolwiek uwierzy, człowiek może osiągnąć. Inne ujęcia są w oczywisty sposób manipulacyjne, wręcz złudne, zachęcające ludzi do zdobywania sympatii sposobem, do fałszywego interesowania się czyimś hobby, po to by wkraść się w łaski, do używania siły wzroku lub do onieśmielania innych. Część tej literatury uznawała wprawdzie charakter za jeden z elementów zapewniających sukces, odmawiano mu jednak wiodącej i katalitycznej roli. Jeśli odwoływano się do etyki charakteru, to na zasadzie frazesów. Główny nacisk kładziono zaś na techniki wpływania na innych, strategię władzy, zdolność komunikacji i pozytywne nastawienie. Zdałem sobie sprawę, że właśnie z etyki osobowości podświadomie czerpaliśmy nasze metody postępowania z synem.